Teatrzyk Zielone Oko. Przygoda w hrabstwie Surrey. Panie Holmes, musi mi pan pomóc. Mam straszne kłopoty i nie wiem, co to wszystko znaczy. Ktoś mnie śledzi. Droga pani, zajmuję się teraz kilkoma poważnymi sprawami, gdzie w grę wchodzą morderstwa i inne ciężkie zbrodnie. Sam fakt, że ktoś panią śledzi, nie stanowi wystarczającego powodu, by zająć się pani sprawą. Sądzę, że za kilka dni, jeżeli oczywiście do tego czasu ten ktoś nie przestanie pani śledzić, będę mógł pani pomóc, a na razie... Pan musi teraz mnie wysłuchać. Nie ruszę się stąd, dopóki panu wszystkiego nie powiem. Trudno, proszę mówić. W każdym razie sądzę, że ta sytuacja nie wpłynęła na pani zdrowie. Tak zamiłowanej cyklistce na pewno nic nie dolega. Skąd pan wie, że często jeżdżę na rowerze? O, to proste. Mój przyjaciel zwrócił uwagę na lekkie wgłębienie na bokach podeszew pani butów. Takie wgłębienia powstają przy tarciu o pedały. Brawo, Watsonie. Czy mogłaby pani pokazać nam swoje dłonie? Proszę mi wybaczyć, ale to związane jest z moim zawodem. Pan Holmes stworzył kiedyś teorię, w myśl której potrafi odgadnąć zawód tylko po wejrzeniu dłoni. I teraz chciałby ją sprawdzić. Ach, tak. Proszę. No. W pierwszej chwili myślałem, że pani zarobkuje pisaniem na maszynie, ale ja sądzę, mamy do czynienia z pianistką. Spójrz, Watsonie, na końce palców. To są charakterystyczne cechy dla obu tych zawodów. Na twarzy jednak maluje się pewne uduchowienie. A pisanie na maszynie temu nie sprzyja. Ta pani jest pianistką. Tak, jestem nauczycielką muzyki. Na wsi, sądząc z pani Cery. Tak, niedaleko Farnem, na pograniczu hrabstwa Surrey. O, śliczna okolica. I niemało wywołuje wspomnień. Pamiętasz, Watson? Och, oczywiście. To tam właśnie schwytaliśmy Archie Stamforda. Fałsz za pieniędzy. Tak, to była piękna akcja. No ale słuchajmy, co zdarzyło się niedaleko Farnym na pograniczu hrabstwa Surrey. Zacznę od początku. Nazywam się Anna Smith. Mój ojciec był dyrygentem. Po jego śmierci matka i ja pozostałyśmy same na świecie w bardzo ciężkich warunkach materialnych. Jedyny nasz krewny, brat ojca, Ralph Smith, wyjechał przed 25 laty do Afryki Południowej i od tego czasu nic o nim nie słyszałyśmy. Pewnego dnia przeczytałyśmy w Timesie, że ktoś nas poszukuje, myśląc, że to stryj, i zgłosiłyśmy się do działu ogłoszeń. W kilka dni potem przyszło do nas dwóch panów, pan Carruthers i pan Woodley. Obaj przybyli z Afryki Południowej do Anglii. Powiedzieli nam, że byli przyjaciółmi stryja, który przed paru miesiącami zmarł w Johannesburgu i na łożu śmierci prosił ich o odszukanie i zaopiekowanie się jego rodziną. Tak. Stryj Ralph nigdy nie interesował się nami, to też dziwna wydała nam się jego troska. Czy spytała pani o to? Tak, pan Carruthers oświadczył nam, że stryj dopiero niedawno dowiedział się o śmierci mego ojca i poczuł się odpowiedzialny za nasz los. Przepraszam, kiedy miała miejsce ta rozmowa? W grudniu, 4 miesiące temu. Dziękuję, proszę mówić dalej. Pan Woodley zrobił na mnie jak najgorsze wrażenie. Ordynarny, gruby, przylizane rude włosy. Znienawidziłam go od pierwszego wejrzenia. On zaś wychodził ze skóry, by mi się przypodobać. Nie miałam wątpliwości, że Cyryl nie życzyłby sobie, abym zawierała tego rodzaju znajomości. Cyryl? Tak. Cyryl Morton jest inżynierem i zamierzamy się pobrać, gdy wróci z Kanady. Wyjechał tam na kilka miesięcy i dlatego nie mam nikogo, kto by mógł mi pomóc. Doprawdy nie wiem, dlaczego o nim wspomniałam. Chciałam tylko powiedzieć, że pan Woodley był odrażający. Natomiast pan Carruthers, o kilka lat od niego starszy, wydał mi się człowiekiem raczej sympatycznym.
Milczący brunet o miłym sposobie bycia i ujmującym uśmiechu. Dopytywał się o nasz stan majątkowy, a gdy dowiedział się, że żyjemy w biedzie, zaproponował, abym zamieszkała u niego i uczyła muzyki jego jedyną 10-letnią córkę. Odpowiedziałam, że nie chcę rozstawać się z matką. Wtedy zapewnił mnie, że będę mogła odwiedzać ją co tydzień i zaofiarował mi bardzo wysokie wynagrodzenie. 100 funtów rocznie. No, nieźle. Przyjęłam więc tę posadę i pojechałam do Chiltern Grange, około 6 mil od Farnham. Pan Carruthers jest wdowcem, lecz zaangażował do córki panią Dixon, starszą, godną szacunku kobietę, która prowadziła także całe gospodarstwo. Jego córka jest przemiłym dzieckiem, a mój chlebodawca okazał się człowiekiem bardzo muzykalnym. Spędziliśmy razem jeden przyjemny wieczór. Co sobota wyjeżdżałam do Londynu i całą niedzielę spędzałam z matką. Wszystko było dobrze do przyjazdu Woodleya. Zachowywał się okropnie. Co gorsza, zupełnie niedwuznacznie zalecał się do mnie, chwalił się swym majątkiem, mówił, że gdy wyjdę za niego za mąż, otrzymam od niego w prezencie najpiękniejsze brylanty. Któregoś dnia, gdy już nawet nie chciałam z nim rozmawiać po kolacji, pochwycił mnie w ramiona i usiłował pocałować. Pan Carruthers wszedł do pokoju i uwolnił mnie z jego objęć, a wówczas Woodley rzucił się na niego i poranił mu twarz. Czy Carruthers zawiadomił policję? Nie, ale Woodley wyjechał natychmiast, a pan Carruthers przeprosił mnie i zapewnił, że już nigdy nie będę narażona na tego rodzaju przygody. Bardzo to nieprzyjemne zdarzenie. Nie rozumiem tylko, w czym ja mógłbym pani pomóc. Zaraz to wyjaśnię. Otóż co sobota rano jeżdżę na stację kolejową w Farnham, aby wsiąść do pociągu odchodzącego o 12 do Londynu. Droga na stację prowadzi przez pustkowie. Z jednej strony są nieużytki, z drugiej park otaczający posiadłość Charlington Hall. Kilkanaście razy przejeżdżałam tą drogą i jeszcze nigdy nikogo nie spotkałam. Gdy 3 tygodnie temu, jak zwykle, jechałam na stację, przypadkowo spojrzałam za siebie. Zobaczyłam wówczas jakieś 200 jardów za sobą mężczyznę jadącego również na rowerze. Miał krótką czarną brodę i chyba był w średnim wieku. Gdy dojeżdżałam do stacji, obejrzałam się po raz drugi, ale mężczyzna znikł. Pomyślałam, że to zwykły przypadek i zapomniałam o tym incydencie. Jednak w poniedziałek, gdy wracałam od stacji, zobaczyłam tego samego mężczyznę w tym samym miejscu, koło Charlington Hall. Znowu? Tak, zdziwiłam się jeszcze bardziej, gdy tydzień później, w sobotę, a następnie w poniedziałek, znowu go ujrzałam. Jechał na rowerze w pewnej odległości za mną i mimo iż zachowanie tego osobnika w zasadzie nie dawało mi powodów do niepokoju, wystraszyłam się. Powiedziałam o tym wszystkim panu Carruthersowi. Okazał pewne zainteresowanie i powiedział, że zamówi bryczkę, by w przyszłości nie narażać mnie na samotne wędrówki. Bryczka miała przyjechać po mnie już w tym tygodniu. Ponieważ jednak z jakichś powodów nie przyjechała, musiałam udać się na stację rowerem. Gdy dojechałam do Charlington Hall, zaczęłam się oczywiście rozglądać i znowu zauważyłam tego samego mężczyznę. Trzymał się stale w tej samej odległości, także nie mogłam mu się przyjrzeć dokładnie. Nie odczułam strachu, tylko ciekawość. Postanowiłam więc przekonać się wreszcie, kto to jest i czego chce. Zwolniłam, ale on uczynił to samo. Zatrzymałam się, on również. Użyłam więc podstępu. Nieco dalej droga skręca ostro. Szybko tam podjechałam i zatrzymałam się zaraz za zakrętem. Spodziewałam się, że nie zdąży w porę zahamować i przejedzie tuż koło mnie, ale nie pojawił się. Wyjrzałam zza zakrętu, widziałam całą drogę, ale jego nie było. Co najdziwniejsze właśnie, na tym odcinku nie ma żadnej bocznej ścieżki, w którą można by skręcić, a park otoczony jest gęstym, cisowym żywopłotem. Jak długo czekała pani za zakrętem, nim pani wyjrzała? 2-3 minuty. Tak, a zatem musiał przez ten czas skręcić w stronę Charlington Hall, które, jak pani już mówiła, otoczone jest parkiem. Tak. Widocznie w żywopłocie jest jakieś przejście, Watsonie. Czy ma pani nam jeszcze coś do powiedzenia? Nie, to wszystko. Ale to wydarzenie tak mnie zaniepokoiło, że gdybym nie powiedziała tego panu i nie poprosiła o radę, nie zaznałabym chwili spokoju. Kiedy wraca pani narzeczona? Za 2 tygodnie. Nie sądzi pani, że mógł wrócić wcześniej? No oczywiście, że
panie. Zresztą po co by mnie śledził? Poza tym poznałabym go. Czy pani ma innych wielbicieli? Miałam kilku, zanim poznałam Cyryla. A teraz? O, teraz tylko tego okropnego Udleja. I nikogo więcej? Nie wiem, czy... Więc kto jeszcze? Nie, no, może to tylko wytwór mojej wyobraźni, ale nieraz mi się wydawało, że pan Carruthers bardzo się mną interesuje. No, chcąc, nie chcąc, spędzamy razem dużo czasu. Nigdy mi tego nie powiedział, ale w takich sprawach kobiety na ogół się nie mylą. No tak. Z czego on żyje? Jest bardzo bogaty. Czy ma powóz i konie? Nie, ale naprawdę dobrze mu się powodzi. Jeździ do Londynu, do City 2 lub 3 razy tygodniowo. Jest właścicielem akcji południowoafrykańskich kopalni złota. Prosiłbym o wiadomość, gdyby zaszło coś nowego. Tak. Jak mówiłem, jestem obecnie bardzo zajęty, ale znajdę nieco czasu i zbadam tę sprawę. Tymczasem proszę nic nie robić bez porozumienia się ze mną. Dobrze. Do widzenia i mam nadzieję, że usłyszymy od pani tylko dobre wiadomości. Dziękuję bardzo. Zgodnie z odwiecznym prawem natury, mężczyźni chętnie włóczą się za takimi dziewczętami. Z pewnością to jakiś tajemniczy wielbiciel, Watsonie. Zwróciłeś chyba uwagę na niektóre dające do myślenia szczegóły. A czy chodzi o to, że mężczyzna ów pojawia się zawsze w tym samym miejscu? Oczywiście. Dlatego najpierw trzeba by zbadać, kto zamieszkuje Charlington Hall. Następnie należałoby się dowiedzieć, co łączy Carruthersa i Udleya. Osoby o tak różnym charakterze. Coś ich musi łączyć. A to fakt. Carruthers, mimo że został poraniony, nie wezwał policji. Właśnie, a poza tym... Dziwny to dom, gdzie nauczycielce muzyki płaci się 2-krotnie więcej niż normalnie, a mieszkając 6 mil od stacji, nie trzyma się woźnicy i konia. To dziwne. To bardzo dziwne. Tak. Czy zamierzasz tam pojechać? Nie, mój drogi. Ty tam pojedziesz. Ja? Chodzi najprawdopodobniej o jakąś drobną intrygę. Nie mogę więc przerywać moich innych poważnych spraw. Pojedziesz do Farnham w poniedziałek rano. Ukryjesz się gdzieś w pobliżu Charlington Hall i sprawdzisz osobiście, jak wyglądają fakty. Tak jest. Potem dowiesz się, kto mieszka w Charlington Hall i wrócisz do Londynu. Na razie nie zawracajmy sobie tym głowy. No i co, Watsonie? Udała ci się wycieczka do Farnham. Holmesie, no, myślę, że cię nie zawiodłem. Tak? Dowiedziałem się wszystkiego i wszystko widziałem. Słucham cię, mój drogi. Wcześniejszym pociągiem, poszedłem na miejsce, gdzie nasza klientka spotyka zawsze nieznajomego. No tak, zgodnie z tym, co mówiła panna Smith, po jednej stronie drogi ciągnie się otwarta równina, a po drugiej cisowy żywopłot otaczający posiadłość Charlington Hall. Domu nie widać z drogi, ale sądząc ze stanu otaczającego go parku, musi być z pewnością zaniedbany. Tak? Holmesie, ja ukryłem się. Ukryłem się za jedną z kęp głogu porastających równinę i czekałem. Brawo. Tak. Przez pewien czas nie było nikogo. Dopiero po kilku minutach nadjechał rowerzysta. Wyglądał dokładnie tak, jak go opisała panna Smith. Dojechał do końca żywopłotu, zeskoczył z roweru, wprowadził go przez dziurę do parku i zniknął mi z oczu. Po 15 minutach z przeciwnej strony pojawiła się na drodze panna Smith. Po chwili ów mężczyzna opuścił kryjówkę, wsiadł na rower i ruszył za nią. A gdy panna Smith obejrzała się i zobaczyła nieznajomego, zwolniła. Mężczyzna uczynił to samo. Wtedy panna Smith błyskawicznie zawróciła i ruszyła prosto na niego, lecz on był nie mniej szybki i udało mu się uciec. Ojej. Gdy panna Smith dostrzegła, że go nie dogoni, zawróciła i powoli pojechała w stronę domu. I co zrobiłeś potem, Watsonie? Holmesie, zachowałem się bardzo roztropnie. Nie wyszedłem ze swojej kryjówki, czekałem. Mężczyzna pojawił się znowu, skręcił w stronę domu Charlington Hall i zniknął mi z oczu.
wywnioskowałem z tego, że ów tajemniczy gość jest mieszkańcem Charlington Hall. I skierowałeś się do miejscowego pośrednika zajmującego się wynajmem domów, by dowiedzieć się, kto tam mieszka. I właśnie tak zrobiłem. No, pośrednik nie wiedział nic na temat obecnego lokatora, ale poradził mi, abym spytał się o to w znanej agencji wynajmu nieruchomości w Londynie przy Palmer Street. Niestety przedstawiciel agencji pamiętał o zawodowej dyskrecji i nie wykazał chęci udzielenia mi informacji o swoim kliencie. Dowiedziałem się tylko, że dom został wynajęty mniej więcej przed miesiącem przez niejakiego Williamsona, dżentelmena w starszym wieku. No, przyznasz, że załatwiłem wszystko bez zarzutu. Nie przyznam, Watsonie. Po pierwsze, źle wybrałeś kryjówkę, mój drogi. Ale powinieneś był ukryć się za żywopłotem. To by ci umożliwiło dokładne przyjrzenie się temu interesującemu osobnikowi. Ty widziałeś go z odległości kilkuset jardów i możesz mi o nim powiedzieć jeszcze mniej niż pan nas. Ale ona twierdzi, że nie zna tego mężczyzny, ja sądzę, że go zna. Inaczej bowiem nie unikałby tak starannie wszelkiego zbliżenia, które pozwoliłoby przyjrzeć się dokładnie rysom jego twarzy. Wyraźnie zależy mu na tym, Watsonie, by go nie rozpoznano. Wyjątkowo źle się spisałeś. Wyjątkowo, Watsonie. Mężczyzna bez przeszkód wrócił do domu, a ty, chcąc się czegoś o nim dowiedzieć, poszedłeś do agencji wynajmu nieruchomości. No cóż za bezsens. No co miałem zrobić? Pójść do najbliższej knajpy. Oh. Watsonie, to z reguły jest ośrodek miejscowych plotek. Dowiedziałbyś się tam, jak się nazywa każdy mieszkaniec każdego domu od głównego lokatora po pomywaczki. Williamson. Tak, to nazwisko nic nie mówi. Jeśli jest to mężczyzna w starszym wieku, to wątpię, czy to osobnik jeżdżący za panną Smith. Nie mógłby uciec na rowerze przed ścigającą go młodą i silną dziewczyną. Cóż więc dała twoja wycieczka? Potwierdzenie, że panna Smith mówiła prawdę. Nigdy w to nie wątpiłem, Watsonie. Potwierdziłeś również powiązania między tym osobnikiem i domem w Charlington Hall. To też było oczywiste. No nie, rób jednak zmartwionej miny, Watson. Dziś rano dostałem list od panny Smith. Opisuję w nim krótko i dokładnie wszystko to, o czym opowiadałeś. Nie to jest jednak najważniejsze. Przeczytaj postscriptum. Tak, jeszcze. Jestem... przekonana, że mogę liczyć na pańską dyskrecję w sprawie, o której panu chcę donieść. Otóż mój pracodawca oświadczył mi się i znalazłam się w nader trudnym położeniu. Nie wątpię, że jego uczucia są szczere, a zamiary uczciwe, lecz oczywiście odmówiłam. No oczywiście, odmowa wywarła na nim głębokie wrażenie, acz przyjął ją z godnością. Zdaje pan sobie sprawę, że sytuacja jest w pewnym sensie kłopotliwa. Biedna dziewczyna. Tak, nasza młoda znajoma znajduje się w coraz gorszych opałach. Ta sprawa jest niewątpliwie bardziej interesująca i zawiera więcej ciekawych możliwości niż początkowo przypuszczałem. Sądzę, że spędzenie jednego dnia na wsi dobrze mi zrobi. Dziś po południu wybiorę się tam i sprawdzę na miejscu pewne teorie, które mi się nasunęły. Holmesie, co się stało? Kto rozciął ci wargę? No i ten, Jezus Maria, ten guz na czole. Zaraz zrobię ci kompres. No to głupstwo. Nic mi się nie stało. Nic mi nie jest. Holmesie. Tak mało mam czasu na uprawianie sportu. Muszę więc uznać to, co mi się przydarzyło, za nie lada gratkę. Dziś trenowałem boks, Watsonie. Zresztą z dobrym skutkiem, bo wyszedłem obronną ręką z paskudnej sytuacji. Widzę. Odszukałem wiejską knajpę, którą polecałem twojej uwadze i zasiadłem przy barze. Zacząłem dyskretnie wypytywać właściciela. Okazał się, w przeciwieństwie do twojego pośrednika mieszkaniowego, osobą bardzo rozmowną i chętnie opowiedział mi wszystko, co wie. No i co? Otóż
Williamson, drogi Watsonie, zamieszkuje sam w Charlington Hall. Krążą o nim pogłoski, że jest, czy raczej był pastorem, ale niektóre epizody z jego krótkiego tam pobytu trudno zaliczyć do licujących ze stanem kapłańskim. Mam tu w Londynie pewne poufne źródło informacji tego rodzaju i już niedługo będę więcej wiedział. Poza tym dowiedziałem się, że każdą sobotę i niedzielę nasz Williamson urządza huczne pijaństwa, a pewien gentleman, jaki pan Woodley, stale tam przesiaduje. W trakcie tej rozmowy do baru podszedł nie kto inny, jak tenże pan Woodley, który siedząc opodal słyszał naszą rozmowę. Spytał mnie, kim jestem, czego tu chcę, po co mi te wiadomości i tak dalej. Jego wypowiedź roiła się od niezwykle dosadnych epitetów. No, zakończył ją prawym sierpowym, którego nie zdołałem całkowicie uniknąć. Odpowiedziałem prawym prostym oczywiście od strony. Tego typu dyskusja trwała kilka minut i bardzo mnie rozbawiła. Po wymianie argumentów pana Woodleya odwieziono do domu, a ja wróciłem do Londynu. No i tak się zakończyła moja wycieczka do hrabstwa Surrey. Szczerze mówiąc, Watsonie, muszę przyznać, że osiągnąłem niewiele więcej niż ty. A teraz idę dowiedzieć się szczegółów kariery Williamsona. Holmesie! Holmesie! Nowy list od panny Smith, proszę cię. Proszę. Proszę, pisze, że wymówiła posadę i w sobotę wraca do Londynu. Ponieważ pan Carruthers ma już bryczkę i woźnicę, więc niebezpieczeństwo samotnej podróży już jej nie grozi. A pisze także, że głównym powodem wyjazdu jest ponowne pojawienie się Woodleya, który co prawda zachowuje się poprawnie, ale jego twarz po jakimś wypadku. Po jakimś wypadku wygląda jeszcze okropniej niż dawniej. No, to chyba twoja sprawka, Holmesie. Dodaję, że cieszę się bardzo z zakończenia tej ponurej sprawy. Oby tak było. Tę młodą kobietę wplątano w jakiś spisek i naszym obowiązkiem jest ją chronić, gdy po raz ostatni będzie jechała na stację do Farnham. Musimy pojechać tam od strony w sobotę rano i dopilnować jej wyjazdu. No, zrobimy jak uważasz, Holmesie. Muszę ci jednak powiedzieć, że ja mam nieco inne zdanie na ten temat. Jeśli ten nieznajomy nie ośmielił się przemówić do panny Smith, a nawet uciekał, gdy ta zbliżała się do niego, no to trudno uznać go za groźnego napastnika. Już bardziej obawiałbym się tego Woodleya, chociaż on też tylko raz okazał się natarczywy wobec naszej klientki. Później zachowywał się względnie poprawnie. Dlatego myślę, że nic już się nie stanie. No, byś miał rację, Watsonie. No, jesteśmy na miejscu. Mamy jeszcze pół godziny. Rozejrzyjmy się dokładniej, a później ukryjemy się niedaleko Charlington Hall. Holmesie! Holmesie! Drogą jedzie bryczka! Jest pusta! Ach, nie pomyślałem o wcześniejszym pociągu. Cóż za głupiec ze mnie! Porwali ją, Watsonie! Biegnijmy, może jeszcze nie jest za późno. Holmesie! Holmesie! Patrz, to on! To ten nieznajomy rowerzysta! Jedzie w naszą stronę! Zatrzymajcie się! Stójcie, bo strzelam! Właśnie pana chcieliśmy spotkać! Gdzie jest panna Smith? Gdzie jest panna Smith? To wy powinniście wiedzieć. Staliście koło bryczki, którą jechała. Bryczka była już pusta. Biegliśmy ratować tę młodą kobietę. Co teraz robić? Co teraz robić? Porwali ją! Woodley, ten piekielny pastor. Jeśli jej naprawdę dobrze życzycie, pomóżcie jej. Musimy ją uratować. Biegnijcie za mną! Tędy przeszli w głąb parku. Widzę ślad, Watsonie, patrz! Ktoś leży w krzakach. Chwileczkę. O, ten człowiek ma tylko rozciętą głowę. To chyba woźnica żyje. No, dzięki Bogu, żyje. Nic mu nie grozi. Biegnijmy dalej. Nie weszli do domu. Ślady skręcają. Tędy! Tędy! Za mną! Są wrażeni! Za mną! O. Za późno. Mamy ich, tam stoją. Za późno. Już małżeństwo zawarte.
co? Udlej, ty łajdaku! Zdejmij tę brodę, Carruthers. Znamy się za dobrze i nie ma sensu się maskować. Ty i twoi znajomi przybyliście za późno. Przedstawiam wam moją żonę, panią Woodley. Zostaw ją w spokoju, bo będziesz szałował. Uwolnię ją, choćbym miał zginąć. Za późno. Carruthers, odłóż pistolet, ona jest jego żoną. Stój, bo będę strzelał. Pastorze, nieładnie tak wymachiwać bronią. Woodley, broń mnie! Ona naprawdę jest moją żoną! Nie! Jest już w domu! Co? Zabił pan Woodleya! Dosyć tego! Watsonie, podnieś rewolwer Williamsona. Tak, dobrze. Panie Carruthers, proszę oddać broń. Nie pozwolę już na żadną strzelaninę. Prędzej niech pan odda rewolwer. Kim pan jest? Nazywam się Sherlock Holmes. O, rany. O, widzę, że pan o mnie słyszał. Aż do czasu przybycia policji będę tutaj pełnił jej funkcję. Hej, chodź no tutaj, mój chłopczy. Ty jesteś woźnicą bryczki, którą jechała panna Smith? Tak, ktoś na mnie napadł. To oni, pastor i ten, co leży na ziemi. Jak się teraz czujesz? Trochę lepiej. Ten gruby rozbił mi głowę. Mm-hmm. Na drodze znajdziesz swoją bryczkę. Pojedź szybko do Hallen na posterunek i powiedz, że Sherlock Holmes prosi o jak najszybsze przybycie. Dobrze, proszę pana. Watsonie, zajmij się panną Smith, rozwiąż ją. O, chętnie. Chyba zemdlała. I zobacz, co z Woodleyem. No, no będzie żył. Panna Smith przeżyła szok. Trzeba ją zostawić w spokoju. Za kilka minut sama przyjdzie do siebie. Co? Woodley będzie żył? Muszę go dobić. Nie pozwolę, by ta dziewczyna była żoną tego łotra. Niech pan stoi spokojnie. Panna Smith nie zostanie uznana za żonę Woodleya. Po pierwsze, ślubu udzielał Williamson, a jego uprawnienia wydają się co najmniej wątpliwe. Jestem pastorem. Raczej był pan nim. Został pan przecież pozbawiony godności kapłańskiej. Poza tym nie ma pan zezwolenia z parafii na ślub. Mam je w kieszeni. Zezwolenie fałszywe, a podpis panny Smith podrobiony. A zresztą małżeństwo zawarte wbrew woli jednej ze stron jest nieważne. Natomiast zmuszanie do małżeństwa jest bardzo surowo karane. Nie wątpię, że się pan o tym przekona. W ciągu najbliższych 10 lat będzie pan miał dość czasu, by to wszystko przemyśleć. No. A pan, panie Carruthers, lepiej by uczynił, nie wyjmując rewolweru z kieszeni. Chciałem ją uwolnić od Woodleya. Myślałem, że ten łotr już jest jej mężem. A tak chciałem ją obronić przed tymi bandytami. Licz się ze słowami. A ty kim jesteś? Milcz, Williamson. Carruthers, dlaczego nie powiedział jej pan o wszystkim? Bałem się, że wyjedzie, a ja ją kochałem. U mnie była bezpieczna, a ilekroć przejeżdżała koło Charlington Hall, jechałem za nią na rowerze, by w razie czego jej bronić. Szczególny rodzaj miłości. Tylko ja mogłem ją obronić. Znałem tych łotrów. A po nadejściu telegramu wiedziałem, że nie pozostaną bezczynni. Jakiego telegramu? Z Johannesburga. Myślę, że wiem już, o co chodzi, dlatego ten telegram miał przyspieszyć bieg wypadków. Skoro mamy jednak trochę czasu, może mi pan sam o tym powie. Do wszystkich diabłów. Carruthers, jeśli zaczniesz śpiewać, urządzę cię tak, jak ty Woodleya. Nie radzę ci sypać. Jego wielebność niepotrzebnie się podnieca. Akt oskarżenia przeciwko wam będzie wystarczająco uzasadniony i pytam o szczegóły tylko z czystej ciekawości. Ja i tak wszystko wiem. Carruthers, on blefuje. Nie wierz mu. Wszyscy trzej, Williamson, Woodley i Carruthers, przybyliście z Afryki Południowej, by wspólnie się obłożyć. Kłamstwo! Tych dwóch poznałem dopiero 2 miesiące temu i nigdy nie byłem w Afryce. Takimi rewelacjami może się pan wypchać. Genialny panie Holmesie. Williamson mówi prawdę. W takim razie tylko Woodley i pan, panie Carruthers, przybyliście z Afryki. Jego wielebność jest bandytą miejscowym.
Znaliście Ralpha Smitha i mieliście powody sądzić, że niedługo pożyje. Dowiedzieliście się również, że cały majątek odziedziczy jego bratanica, panna Smith. Zgadza się? Tak. Ralph miał 4 kopalnie złota. Jakie kopalnie? Przecież panna Smith mówiła, że jej stryj umarł w nędzy. To było kłamstwo tych panów, Watsonie. Obaj panowie przybyli do Anglii i odszukali dziewczynę. Plan był prosty. Jeden z nich miał się ożenić z nią, nawet stosując przymus, by potem podzielić się spadkiem ze wspólnikiem. Tak. Na wypadek, gdyby panna Smith nie zgodziła się dobrowolnie na ślub z Woodleyem, mieliśmy do pomocy Williamsona i tę wynajętą posiadłość. Kiedy mielibyśmy już w rękach akt ślubu, panna Smith zostałaby uwięziona w tym domu i nikt nie przeszkodziłby nam w podjęciu spadku. Ten telegram, panie Carruthers, o którym pan wspominał, mówi o śmierci Ralpha Smitha. Tak. Tak. Gdyby nie to, że pan zakochał się w pannie Smith, plan by się udał. A tak postanowił pan pokrzyżować zamiary Woodleya. Tak. Wynająłem bryczkę i woźnicę, by odwiózł pannę Smith na stację. Sam chwilę potem wyjechałem za nimi na rowerze. Było już za późno. Porwali ją. Tak. Tak, Watsonie. Nie mam się czym chwalić. Mój umysł szwankuje. Och, raczej żartować, Holmesie. Nie, nie, Watsonie. Powinienem się był tego wszystkiego wcześniej domyślić. O! Widzę już policjantów. Dla nas, Watsonie, sprawa zakończona. Zbadaj jeszcze raz, panno Smith. A bardzo chętnie, bardzo chętnie. No, biedna dziewczyna. Przeze mnie przeżyła taką straszną przygodę, więc dobrze by było, gdybyś jej pomógł dojść do siebie. No, no oczywiście. Oczywiście, jeżeli potrafisz. Ależ chorą się. Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko według opowiadania Artura Conan Doyle'a Przygoda w hrabstwie Surrey. Przekład Jana Mejsztowicza. Adaptacja Roberta Długoborskiego. Podajemy obsadę. Sherlock Holmes, Piotr Frączewski. Dr. Watson, Jerzy Tkaczyk. Panna Smith, Magdalena Zawadzka. Carruthers, Włodzimierz Bednarski. Woodley, Wiesław Drzewicz. Pastor Williamson, Stanisław Gawlik. Woźnica, Piotr Krasicki. Reżyseria Zofira Kowieckiej. Realizacja akustyczna Aliny Langiewicz. Stają przy tarciu o pedały. Brawo, Watsonie. Czy mogłaby pani pokazać nam swoje dłonie? Proszę mi wybaczyć, ale to związane jest z moim zawodem. Pan Holmes stworzył kiedyś teorię, w myśl której potrafi odgadnąć zawód tylko po wejrzeniu dłoni. I teraz chciałby ją sprawdzić. Ach, tak. Proszę. No. W pierwszej chwili myślałem, że pani zarobkuje pisaniem na maszynie, ale ja sądzę, mamy do czynienia z pianistką. Spójrz, Watsonie, na końce palców. To są charakterystyczne cechy dla obu tych zawodów. Na twarzy jednak maluje się pewne uduchowienie. A pisanie na maszynie temu nie sprzyja. Ta pani jest pianistką. Tak, jestem nauczycielką muzyki. Na wsi, sądząc z pani cery. Tak, niedaleko Farnem, na pograniczu hrabstwa Surrey. O, śliczna okolica. I niemało wywołuje wspomnień. Pamiętasz, Watson? Och, oczywiście. To tam właśnie schwytaliśmy Archie Stamforda. Fałszerz za pieniędzy. Tak, to była piękna akcja. No, ale słuchajmy, co zdarzyło się niedaleko Farnym na pograniczu hrabstwa Surrey. Zacznę od początku. Nazywam się Anna Smith. Mój ojciec... Teatrzyk Zielone Oko. Przygoda w hrabstwie Surrey. Panie Holmes,
Musi mi pan pomóc. Mam straszne kłopoty i nie wiem, co to wszystko znaczy. Ktoś mnie śledzi. Droga pani, zajmuję się teraz kilkoma poważnymi sprawami, gdzie w grę wchodzą morderstwa i inne ciężkie zbrodnie. Sam fakt, że ktoś panią śledzi, nie stanowi wystarczającego powodu, by zająć się pani sprawą. Sądzę, że za kilka dni, jeżeli oczywiście do tego czasu ten ktoś nie przestanie pani śledzić, będę mógł pani pomóc. A na razie... Pan musi teraz mnie wysłuchać. Nie ruszę się stąd, dopóki panu wszystkiego nie powiem. Trudno, proszę mówić. W każdym razie sądzę, że ta sytuacja nie wpłynęła na pani zdrowie. Tak zamiłowanej cyklistce na pewno nic nie dolega. Skąd pan wie, że często jeżdżę na rowerze? To proste. Mój przyjaciel zwrócił uwagę na lekkie wgłębienie na bokach podeszew pani butów. Takie wgłębienia Jeżdżałam do Londynu i całą niedzielę spędzałam z matką. Wszystko było dobrze do przyjazdu Woodleya. Zachowywał się okropnie. Co gorsza, zupełnie niedwuznacznie zalecał się do mnie, chwalił się swym majątkiem, mówił, że gdy wyjdę za niego za mąż, otrzymam od niego w prezencie najpiękniejsze brylanty. Któregoś dnia, gdy już nawet nie chciałam z nim rozmawiać po kolacji, pochwycił mnie w ramiona i usiłował pocałować. Pan Carruthers wszedł do pokoju i uwolnił mnie z jego objęć, a wówczas Woodley rzucił się na niego i poranił mu twarz. Czy Carruthers zawiadomił policję? Nie, ale Woodley wyjechał natychmiast, a pan Carruthers przeprosił mnie i zapewnił, że już nigdy nie będę narażona na tego rodzaju przygody. Bardzo to nieprzyjemne zdarzenie. Nie rozumiem tylko, w czym ja mógłbym pani pomóc. Zaraz to wyjaśnię. Otóż co sobota rano jeżdżę na stację kolejową w Farnham, aby wsiąść do pociągu odchodzącego o 12 do Londynu. Droga na stację prowadzi przez pustkowie. Z jednej strony są nieużytki, z drugiej park otaczający posiadłość Charlington Hall. Kilkanaście razy przejeżdżałam tą drogą i jeszcze nigdy nikogo nie spotkałam. Gdy 3 tygodnie temu, jak zwykle, jechałam na stację, przypadkowo spojrzałam za siebie. Zobaczyłam wówczas jakieś 200 jardów i był dyrygentem. Po jego śmierci matka i ja pozostałyśmy same na świecie w bardzo ciężkich warunkach materialnych. Jedyny nasz krewny, brat ojca, Ralph Smith, wyjechał przed 25 laty do Afryki Południowej i od tego czasu nic o nim nie słyszałyśmy. Pewnego dnia przeczytałyśmy w Timesie, że ktoś nas poszukuje, myśląc, że to stryj, i zgłosiłyśmy się do działu ogłoszeń. W kilka dni potem przyszło do nas dwóch panów, pan Carruthers i pan Woodley. Obaj przybyli z Afryki Południowej do Anglii. Powiedzieli nam, że byli przyjaciółmi stryja, który przed paru miesiącami zmarł w Johannesburgu i na łożu śmierci prosił ich o odszukanie i zaopiekowanie się jego rodziną. Stryj Ralph nigdy nie interesował się nami, to też dziwna wydała nam się jego troska. Czy spytała pani o to? Tak, pan Carruthers oświadczył nam, że stryj dopiero niedawno dowiedział się o śmierci mego ojca i poczuł się odpowiedzialny za nasz los. Przepraszam, kiedy miała miejsce ta rozmowa? W grudniu, 4 miesiące temu. Dziękuję, proszę mówić dalej. Pan Woodley zrobił na mnie jak najgorsze wrażenie. Ordynarny, gruby, przylizane rude włosy. Znienawidziłam go od pierwszego wejrzenia. On zaś wychodził ze skóry, by mi się przypodobać. Nie miałam wątpliwości, że Cyryl nie życzyłby sobie, abym zawierała tego rodzaju znajomości. Cyryl? Tak. Cyryl Morton jest inżynierem i zamierzamy się pobrać, gdy wróci z Kanady. Wyjechał tam na kilka miesięcy i dlatego... Nie mam nikogo, kto by mógł mi pomóc. Doprawdy nie wiem, dlaczego o nim wspomniałam. Chciałam tylko powiedzieć, że pan Woodley był odrażający. Natomiast pan Carruthers, o kilka lat od niego starszy, wydał mi się człowiekiem raczej sympatycznym. Milczący brunet o miłym sposobie bycia i ujmującym uśmiechu. Dopytywał się o nasz stan majątkowy, a gdy dowiedział się, że żyjemy w biedzie, zaproponował, abym zamieszkała u niego i uczyła muzyki jego jedyną 10-letnią córkę. Odpowiedziałam, że nie chcę rozstawać się z matką.
Wtedy zapewnił mnie, że będę mogła odwiedzać ją co tydzień i zaofiarował mi bardzo wysokie wynagrodzenie. 100 funtów rocznie. O, nieźle. Przyjęłam więc tę posadę i pojechałam do Chiltern Grange, około 6 mil od Farnham. Pan Carruthers jest wdowcem, lecz zaangażował do córki panią Dixon, starszą, godną szacunku kobietę, która prowadziła także całe gospodarstwo. Jego córka jest przemiłym dzieckiem, a mój chlebodawca okazał się człowiekiem bardzo muzykalnym. Spędziliśmy razem jeden przyjemny wieczór, co sobota wyjechał.